Elio, jesteś już w Legii w Polsce pół roku. Powiedz, jakie są twoje spostrzeżenia, jakie są twoja ocena Ekstraklasy, Legii i tego półrocza, które jest za tobą. Czy jesteś zadowolony z tego transferu? No i przede wszystkim, jak widzisz siebie w zespole, jak widzisz swoje perspektywy na kolejny okres gry w Legii? To se švejte vint, je un klub bastant bon, muito agradável. Tem todas as condições para ser um bom clube também na Europa. E o meu pensamento é estar aqui e cumprir o meu contrato. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ że przyszedłem do Legii. Bardzo chciałbym mój kontrakt wypełnić do końca. Uważam, że jest to wielki klub z dużymi szansami do przyszłości. Kolejne pytanie. Panie Krzysztofie. Paweł Drogosz, telewizja Orange Sport. Ja się chciałem spytać o ten środowy mecz 1/8 finału Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze. W Pucharze Polski nie ma już Wisły, nie ma Lecha, nie ma także Śląska Wrocław. Czy wy jakoś specjalnie podchodzicie do tego meczu? No bo to można powiedzieć, że jest taki mały finał, ta 1/8 finału z Górnikiem Zabrze. No, prażano smesementa no próximo jogo, Kedming, ku Krakowie. I co, depois vamos começar nesse jogo do Górnik. Nós temos tido bastante jogos ao longo do ano. I o pensamento tem sido sempre jogo a jogo. Por isso, no, a forma não vai mudar. Generalnie rzecz biorąc, myślimy na razie o meczu z Krakowią, bo to jest w tej chwili mecz, który na bieżąco będziemy mieli. Jeżeli chodzi o Górnika, pomyślimy po meczu z Krakowią. To jest taki mecz jak każdy inny. Mamy tych meczy bardzo dużo, jesteśmy troszeczkę już zmęczeni, ale będzie ok. Piotr Sęk, Ekstraklasa TV. Mam takie pytanie do Elio. Jak mu się gra w takiej pogodzie? Bo chyba nie jest przyzwyczajony do takich mrozów i gry na śniegu. Czy to jakoś wpływa na grę? Czy można się tym jakoś wytłumaczyć? Realmente faz bastante frio. É a primeira vez que eu jogo com neve. Apesar que desta vez não vou no Chipre, porque é uma coisa muito rara, mas dificulta um pouco, porque eu sempre joguei com, gosto de jogar com bola e esta forma de jogar é mais na corrida, na força e é mais combate do que propriamente jogar futebol. Generalnie rzecz biorąc, nie jestem przyzwyczajony rzeczywiście do gry na śniegu. Akurat na Cyprze zdarza się to raz na ileś tam lat i tam się tak trafiło. Rzeczywiście to na moją grę wpływa, ponieważ jestem zawodnikiem technicznym i nie lubię gry siłowej i fizycznej. W związku z tym to jest dla mnie pewna przeszkoda. Elio, czytałem taki twój wywiad, w którym chwaliłeś Krakowie za to, że stara się grać ofensywnie, stara się grać do przodu. W niedzielę tutaj Krakowia przyjeżdża, ma dosyć dobry bilans meczów wyjazdowych. Czy to, że zagracie akurat z takim zespołem, który nie muruje dostępu do bramki i nie kopie po nogach, będzie waszym atutem? No, jest forma da equipa deles jogarem, é uma forma de que eu aprecio e gosto de ver. Eu gosto de ver futebol com equipas que gostam de tocar na bola. E eles parecem uma equipa que gostam de tocar na bola. Agora, nós vamos tentar fazer o nosso jogo, independentemente do que eles possam fazer ou não, nós vamos tentar impor-nos como sempre fazemos na Ekstraklasa. Rzeczywiście tak jest, że bardzo mi się podoba styl, w jakim gra Krakowia, no ale my gramy podobnie i będziemy grali w piłkę, postaramy się narzucić im nasz styl, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie.